Dzisiaj przywieźli prasowaną kasawę w liść bananowca. Każdy poniedziałek tu jest wyjątkowo tłoczny. To jest główna trasa między Mandziungą a Antananarywo. Tędy przejeżdżają co pewien czas wielkie samochody, tiry, autobusy, busy. Jak taki duży przejeżdża, to ludzie muszą ustępować. No tu nie przejedzie na przykład. Już z daleka czuję suszoną rybę. Całe wory wysypują. Z jednej strony drogi, z drugiej strony drogi. Każdego dnia rankiem z Antananarywo prawdopodobnie przywożą te bagietki. Najwięcej krzyku robią świnie. Thank you.
Poniedziałek jest dniem targowym. Nie byłem tutaj tak długo, więc dzisiaj mogę to stwierdzić. Ryba z Mazungi, to jest kawał drogi, 400 kilometrów. No w tych klimatach to się inna ryba nie jest w stanie przytrzymać dłużej niż kilka godzin, więc trzeba to suszyć. Kiedyś sądziłem, że to jest niesmaczne. No to faktycznie to cuchnie i śmierdzi. Ale jak się to ugotuje i zrobi z tego sos, to całkiem da się jeść. Jadłem to. Tą rybkę malutką. Z ryżem. To się kupuje na takie kubeczki. A tą dużą na wagę. Tu dalej następna ryba. A to nawet jeszcze taka niedosuszona, bo miękkawa. W ten sposób oczyszcza. Jak ona jest sucha, to tej łuski dość sporo przyklejonej jest. Na kubeczki. Zwierzęta wszędzie chorują, więc są i leki. Trudno tu przejść, a co dopiero jak jedzie duży samochód. To jest uliczka, przy której ja zakwaterowałem, tam w dole, stąd 100 metrów. Każdy przynosi swoje skarby, jeden mniej ma tego, drugi więcej i potrafi cały dzień siedzieć, żeby sprzedać te 3-4 pomidorki czy 5. Znaczy potrafi, musi. No dalej, wiemy,
A co można zjeść? Racuchy, makaron z jakimiś warzywami, makaron z jajkami, stópki świńskie, jakaś sałatka warzywna. No i bagietka posmarowana masłem. Rosołek ciepły. No, świnia jedzie. Nie, to jest bydlątko zabite, zebu. Dzisiaj był straszny kwik koło mojego hotelu. Nie wiedziałem, co się dzieje, czy świnie biją, czy co. A tu przyjechali ze świńmi i zdejmowali z samochodów. I dlatego taki był też kwik. To jest ta kawa, którą oni tłuką w moździerzach i potem mocno spalają. Tu jest już gotowa do zaparzenia. To wszystko na jednym stoisku. Z cukrem i grubą solą. Kawa jest według mnie bardzo tania, bo tu taka świeża, niepalona, kilogram kosztuje około 70 centów na euro licząc. To jest kwaśne jak kwasek cytrynowy. Po malgasku to makir. U nich oryginał się robi samemu. Ale wanowa na gletera. Wlewa w butelki jakiś płyn. Potem wciska tą zakrętkę. Ona była zużywana chyba 10 razy. To są na owady. Różne środki owadobójcze. Trucizny. Nie tylko na medycynę. Ale coś na medycynę też ma. Niebezpieczna praca. Chińczycy zalewają świństwem ten biedny kraj. Kupiłem do czołówki bateryjki. Nasze mi 2 lata wytrzymały, 2 wyprawy, a te kilka godzin i do widzenia. Taki interes robią Chińczycy z biednym krajem.
Taki jedyny plus według mnie, co Chińczycy uczynili dla Madagaskaru, to ubrali ten naród, bo rzeczy do ubrania są bardzo tanie. Jeżeli ktoś jest brudasem i nie dba o wygląd, to wygląda jak świnia, ale ogólnie można tanio dostać zużyte rzeczy w jeszcze bardzo dobrym stanie. Tu na dzień targowy w Ankazobe przyjeżdża chyba cała okolica. Jak ktoś na Madagaskarze jest niechlujnie ubrany, to już jest jego prywatna sprawa. Bo rzeczy naprawdę są tanie i jest do koloru do wyboru. Młodzież już tak za bardzo nie przegląda tych zużytych rzeczy, tylko bardziej rozgląda się za nowymi. Naprawdę można się ubrać nie gorzej niż w Polsce. A może i więcej tego nawet tutaj nawieźli. Tylko wysoko w górach, powyżej 1300-400 metrów, można używać te koce. W innych rejonach to się w ogóle nie sprawdza. Jest tak gorąco, że można na golasa spać. Nawet pod prześcieradłem jest gorąco. Jestem już piąty dzień i mi prześcieradło starcza, chociaż nad ranem muszę zaciągać na prześcieradło kocyk. Wiele razy byłem nad strumieniami i widziałem, jak kobiety piorą nie proszkiem, tylko mydłem, bo tam nie idzie proszku rozpuścić. Są różne rodzaje tego mydła. Jaśniejsze, ciemniejsze, no i takie ekstra białutkie, czyściutkie. Zależy, co się chce prać. Proszek jest używany raczej w domach, w miskach. No tu większe mydełko. Nawet przyjemnie pachnie. Tu jeszcze inne mydło, widzę kolor czerwony. Też ma zapach inny, taki dziwny, jakiś dodatek. Mydło żółte, jakieś cytrynowe. Różne kolory mydła.